We are all thirsting for knowledge. Drop some wisdom, Pani Zosia. Otóż co ma wspólnego ta historia z naszą parszą Mecora? Otóż Rebecyn Hanna Bracha Zingenbaum w swoim komentarzu pisała, że mowa i staranie się o jej doskonałość jest atrybutem miesiąca Nisan, znajdującym swoją kulminację w sederze pesachowym. I otóż jej zdaniem istota dobrej mowy to nie jest tylko powstrzymanie się od złego języka, co jest oczywiście podstawą. Nie jest tylko wstrzymanie się od używania języka w złym celu, ale także używanie tego języka w dobrym celu. A to znaczy, że mamy obowiązek przemówić, zabrać głos wtedy, kiedy trzeba udzielić informacji, wtedy, kiedy trzeba z czegoś się zwierzyć, wtedy, kiedy trzeba w ogóle, żeby ludzki głos był słyszalny. A w takiej sytuacji powstrzymanie się od mówienia, jeżeli sytuacja tego wymaga, jest czymś równie negatywnym, jak używanie języka obmowy i oszczerstwa. Wracając teraz do naszych wędrowców. Oni na początku nic nie chcieli mówić. I wiemy, że oni kiedyś w życiu popełnili grzech, takie lashon hara, z powodu którego zachorowali. Ale teraz przyszedł dla nich moment tszuwy. Oni udzielili informacji niezwykle ważnej. Otóż miasto izraelskie oblegali Aramejczycy, którzy stali w tym czasie, atakowali Izrael. W oblęganym mieście panował głód. Do tego stopnia, że oni byli gotowi już kapitulować. A teraz informacja, której udzielili wędrowcy, była bezcenna. Gdyby tego nie zrobiono, nie wiadomo, co by się mogło wydarzyć. Oni przyszli i powiedzieli królowi Izraela, że obóz aramejski jest pusty. Król w pewnej chwili nie wierzył, wierzył w tym zasadzkę. Posłał zwiadowców, ale przekonali się, że obóz jest pusty i mogli wszyscy wyjść. Wobec tego ci nasi wędrowcy odkupili nie tylko swoje winy, ale uratowali w pewnym sensie oblegane miasto. To jest przykład, że w odpowiednim momencie trzeba przemówić. I za to spotyka człowieka nagroda. Szabbat szalom.